Hej, kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gospy po Dziadku. Jak widzicie, jesteśmy na sklepie, więc dzisiaj gruba akcja. A dokładniej mówiąc, sprzedajemy nasz siewnik i wypożyczymy sobie. Czy ja już pozwoliłem sobie wypożyczyć taki siewniczek Kuna, 4-metrowy, czyli już mamy tutaj o metr więcej, ale dosyć spoko wygląda. Co prawda nie ma podsiewacza jeszcze, jest tylko siewnik, widzicie. Ja już tutaj przełożyłem sobie tylko ziarenka i co, i będzie trzeba jechać na pola, nie? Także widzimy się. Może już jeszcze na gospie. Ja dosypię jeszcze tutaj trochę tego. Widzimy się na gospie. No i dobra. Jesteśmy na gospo. Już tutaj podjechałem po całą tutaj samą oborę. Weźmiemy sobie woreczki. Dosypiemy trochę. Akurat na to nie patrzę, że to jest do kukurydzy, bo to tam akurat bez różnicy. Pyk. O, ile mamy? 81%. Dobra, resztę zatankujemy w ten sposób. O. I gitara. Odpalamy. Lekko wycofać sobie gdzieś tutaj. No tak się zastanawiam, gdzie by tutaj, które pole by tu pierwsze robić. Na wszystkich polach już tutaj pracę robiliśmy, to jest to. Więc ja bym go próbował na pierwszym, lepszym polu może. Czyli tutaj numer bodajże 16. Trzeba będzie jeszcze GPS-a ustawić. Na 6. Okay. 4 metry. Bardzo. 16. 16 mieliśmy rzepak. Okej. Okay. Co? Startujemy. Ale go muszę. Bo nie podłączyłem. Kurde. Dobra. Teraz chyba powinien działać. Co tu jest? Co ja chciałem? Nic, w sumie nic. Dobra. Mamy podpięte. Odpalamy. John Deere daje tu po garach. Ja zrobię sobie to jedno pole na odcinku. Resztę pól zrobimy już poza odcineczkiem. Też tutaj widzę, że dosyć ładnie. Wiecie? O. Czyli ładnie daje radę ten siewniczek. Testujmy się. O. Okej. Ładnie, ładnie. Tutaj. Powiem wam, że będę chyba skłonny go nawet kupić na ten 2-3 sezony. Dosyć fajny, fajny kunek. Ale tak go przetestuję jeszcze na reszcie pól, na tych bardziej, no tak powiem, bardziej krzywych polach. To pole to jest akurat dosyć proste. Jak na razie.
Kurde, cholerny katar. Ładnie, ładnie idzie. 13 na godzinę, no to jest nowy sprzęt, tak? Tutaj też nie może jechać póki jak pomału. Lecimy dalej. To pole to myślę, że tutaj raz, dwa opierdzielimy. To mielibyśmy pole numer 16 już zrobione. Niedługo. Choć się zastanawiam, które by tutaj ewentualnie. Może tutaj na tą jedynkę sobie polecimy. No ale teraz to już metry uciekałem. Tutaj 4 metry, no to już metr na każdym przejeździe to jest dużo, nie? Ale naprawdę ten ciągnik tutaj po uszach. Czekajcie, jakby może trochę. Tak, co nie? Trochę ciszej. Jeśli chodzi o John Deere, no to naprawdę on daje tak strasznie. Leci, pomału to leci. To jeszcze to trochę będzie trzeba już tego John Deere zatankować. Już nie wiem, czy damy radę. Damy radę go jeszcze dotankować przed sprzedażą. Bo jest to ciągnik, który jak dla mnie poleci chyba pierwszy. Z tego względu, że on jest strasznie głośny. Aż denerwująco. Ta środeczka ładnie. W środku chociaż dużo ciszej. Ciągnik tak nie wyje. Dobra. Kolejny przejazd tu. Zobaczcie, chwila, moment. Już tutaj będziemy mieć opierdzielone. No kolejny siewnik, który będę chciał. Chciałbym, żeby był z podsiewaczem chociaż. O, już się ptoki zlatują, no jasne. Zaraz mi obejrzą połowę tego. Będzie tak zawrócić. Będę musiał jechać parę razy przy razie. Okay. Nie, ten siewnik wygląda jakby był prawowo siewny, ale w sklepie nic takiego nie było, takiej informacji. Dobra. Tu się teraz tak będzie chyba najwygodniej. O. Zawrócić, dobra. Kolejny przejazd u mnie. O, tu chyba jeszcze jeden, dwa przejazdy. To mi z powrotem jeszcze będzie trzeba przejechać. No to akurat
Ja sobie tutaj dokończę te dwa przejazdy, na przecinarki się zrobi i polecimy sobie na kolejne pole. Siewy, siewy, siewy. Ale myślę, że ja sobie teraz polecę tylko w tą stronę, jak teraz. Żeby tutaj ten poprzeczniak dokończyć. Dobra, mam nadzieję, że cały zrobiony. Chyba tak. Tak. Wracamy do kabiny. Jedziemy na dół, zrobimy poprzeczniak i wrócimy się tutaj pod górę już ostatnim przejazdem, myślę. Myślę, więc jestem. Trzeba będzie przepuścić tego barana. Tu. Nie wiem, powycinać te drzewa. Kurde, w końcu muszę kupić w końcu piłę. No i dobra. I pozbyć się kilku drzewek, które mi tutaj przeszkadzają. Albo wypożyczę po prostu taką specjalną maszynę rębaka, który bez większego wysiłku pozbędzie się wszystkiego, co mi przeszkadza. No dobra, gasimy siewnik, włączamy. Teraz muszę trochę uważać, bo on jest jednak 4-metrowy. Jest troszeczkę szerszy. Dobra. No, tak to drzewko tutaj zaraz przy skarpie, znaczy przy tutaj te białe, to trochę może przeszkadzać. Strasznie blisko. Czekaj, trochę bliżej. Teraz tak. No dobra, idziemy do środka, tu jest ciszej. W środeczku. Drzwi zamykaj. O, naprawdę, ten ciąg mi tutaj wyje. Już wolę Ursusem jeździć, który ma też fajne dosyć dźwięki, ale tak nie wyje jak ten. No przecież ten John Deere to jest jakaś przesada, nie? Dobra, myślę, że tutaj sobie wjedziemy teraz. Ja jeszcze musiałbym chyba trawę jeszcze zasiać. Na tamtym polu, tutaj w tej wiosce kupiliśmy ostatnio właśnie pola. Numer 23. I tam jedno pole takie bez numerka. Ale to się połączy jako jedno. Tam muszę trawę rozsiać. Jak już zaorałem to pole, jest to zaorane, wyrównane, ale trzeba tam właśnie rozsiać trawę, rzucić nawozem, żeby to pomału rosło. Leci, leci, robota leci. Siewnika za dużo nie ubywa. Tutaj też chyba większy zbiornik jest niż był w tamtej maszynie. To też będę mógł sobie dłużej popracować
Będę musiał tyle tankować towaru. Nabiorę to na raz, nie zabiorę, kurde. No szkoda. No trudno. Trudno się mówi. A myślę, że tutaj teraz, jak skończymy to pole, a czasu jeszcze troszeczkę będzie, to obsiejemy sobie właśnie. A nie, ja tam muszę kultywatora przelecieć. O jest. No właśnie, zapomniałem. Ej! Zapomniałem ci piesa włączyć. Sobie do tyłu patrzę, a tutaj takie numery odpierdziela. O, to drzewko by się tutaj. No to drzewko to akurat bym może zostawił, bo to fajny klimat tutaj robi. To drzewo. Okej. Troszeczkę cofnąć. Zjedzie. Nikt mnie tu nie dara, nie będzie trąbiło. Właśnie, właśnie. Bo tutaj się wbić, to będzie ciekawie. Jeszcze trochę, jeszcze. Jeszcze kawałek zostało. Teraz tu. I pole numer 1 mielibyśmy już zrobione, 16. Jeszcze tylko tyle. 29 to już mamy. No tak, bo 3 pole rzepaku mamy aż zrobione. Poprzeczniaki to ja sobie później porobię. Tyk. O, troszeczkę coś tam ominąłem, ale to tam jest. Do poprawki. Sobie w sumie tak przelecieć ten poprzeczniak w tym kierunku. Widzicie, to tak wygląda, jakby było nieobsiane, nie? I dobra. I teraz tutaj zjedziemy sobie tak z góry na dół. No, no, myślę, że fajna robota, dużo szybciej to idzie teraz. Pytanie, czemu ja tak zostawiam miejscami. Tak nie do końca dobrze ma to, mam to zrobione. Sobie poprawimy później. Na razie lecimy tak. Sobie przelecimy pod górę teraz znowu. Takie niedosiane miejsca widzę chwilami. Dobrze ustawić przed
opuszczeniem siewnika. A później mi jaki robię. Co prawda nie myślałem, że będzie dzisiaj jakiś nowy nabytek. Znaczy nabytek. Będziemy w ogóle robić siewy. Ale myślę, że tak 3-4 odcinki z danego sezonu, jakbyśmy robili, czyli konkretnie siewy, zbiory i nie wiem, powiedzmy jakiś nowy nabytek czy coś, no to wtedy jakiś odcinek zrobić z tego nowego nabytka. Chyba tak zrobię. Jeszcze tylko lekkie poprawki. To już sobie z zewnątrz zrobię. Już nawet nie ma co poprawiać za bardzo. Rzepak to jest rzepak. Rzepak jest na wagę złota. Dobrze zasiać, żeby go było jak najwięcej. No dobra, tu poprzecznik jest zrobiony. Co? Aby może zrobił tak i źle, ponieważ dlaczego? Zaparkuję tutaj u sąsiada na łące. Okej. Gasimy silnik. Weźmiemy sobie Ursusa. Nasze brony. Okej. Kurwa, za daleko. Pyk. Kabel podłączyć. I lecimy. Dobra, widzimy się na polu. Nie będę was to męczył. No dobra, jesteśmy już Ursusem tutaj na tym skrawku, który dokupiliśmy sobie ostatnio z tych trzech pól. O, trochę porównamy. O. I dobra, lecimy z tematem. Musimy to pole skultywować. I kawałek terenu w sumie. Podniosę, bo tutaj nie chcę pokrzywić sprzętu. Tutaj trochę zabiorę jeszcze tej łączki, ale trudno, to i tak będziemy orać i tak orać. Zasiejemy tutaj trawę. Myślę, że na przyszły sezon, czy tam na jesień, ja bym to zaorał całość, dał nawozu jak nawozu, ale wapna, właśnie wapna, nawozu, taką całą akcję na tym jednym polu. A teraz to już co? Już teraz robimy tylko właśnie tylko albo jaż siano, kosy zrobimy, w sumie siano, kosy zrobimy już w następnym odcinku, jak tylko trawa urośnie, będę mógł sobie
Siano kosy zrobi, to zrobimy. Okej. Zrobimy sobie tutaj właśnie siano kosy na kiszonkę. Bo ja siana ogólnie ani trawy nie potrzebuję, więc zrobimy sobie właśnie kiszoneczkę na sprzedaż. Pytanie, czy ja muszę kupić właśnie, czy ja muszę kupić biogazownię na to? Kurde, muszę się zastanowić. Muszę to sprawdzić, ale to sprawdzimy, jak już zrobimy sobie pierwszą kiszonkę. Wiator może też daje po garach, ale nie jest aż tak głośny jak ten kurde John Deere. No naprawdę, John Deere chyba będzie pierwszym ciągnikiem, który poleci, który będzie wymieniony po prostu. Zobaczymy, bo w tym sezonie kupiliśmy pola, a na przyszły sezon może właśnie pora wymienić jakiś ciągnik. Bo jeśli chodzi o kombajny, to tak jak mówiłem, na razie będziemy wypożyczać kombajny. Bo tych sezonów tutaj nie będziemy robić, Bóg wie ile. Będę chciał się jak najszybciej, fajnie jakoś rozwinąć. Dobra. Jedźmy tutaj na tą dróż. O, może tutaj do sąsiada. O, na razie zostawimy. Ja się później nim zaopiekuję. A zasiejemy jeszcze tylko trawkę. O, rzucimy tutaj trawą, będzie gitara. Pięknie lecimy sztematem. Tutaj za dużo nie wjeżdżać, bo niszczę sobie tą trawę właśnie. Jest uprawowo siewny, z tego co widzę, albo po prostu tekstura się tak zmienia. Może w sumie tylko tekstura. Dobra. W sumie poprzeczniaki powinienem później nie robić, ale ja się w ogóle zastanawiam, w którą stronę chcę to jechać. To jest w sumie taki kwadrat, nie? Typowy. Dobra. To będziemy lecieć może w tą stronę, chociaż tak jest chyba dłuższy. Kawałeczek pola tutaj będzie, nieźle. Dobra, zasiejemy. I zakończymy sobie sianiem trawy. I ogólnie odcinek zakończymy. A następnie, tak jak mówiłem, albo zrobimy już sianokosy, albo ogólnie odcinek ze zbiorów jakiś. Ale to się okaże już w
w kolejnym odcinku, co ja tam sobie wymyślę. To będę musiał. Wiecie, jako siarkę mam chyba tą moją jeszcze. Uważają, czy ja ją sprzedałem? Ja chyba sprzedałem. Będę musiał kupić jakąś kosiarkę do tej trawy. Pozgrabiarkę. A nie, ja mam, czekaj. Przetrząsarkę chyba mamy. A nie mam zgrabiarki. Zgrabiarkę oddałem. Ja tą zgrabiarkę miałem tą naprzód. Ale ona była. No nie dla mnie, tak. Dziwnie, dziwnie. Znaczy, teraz jak mamy buchlera, no to buchler by sobie dał radę z tym. Ale pamiętacie pierwszy odcinek z sianokosów, to była masakra. Co chwilę coś nie działało. Tu jeszcze raz dwa, trzy przejazdy. Myślę, że tak. No tutaj siewniczek fajnie daje. Nie daje za dużo. Co oznacza, że nie traci po prostu nasion. No jest nowy, tak? Ja wypożyczałem go nowego. Tutaj też jest na pewno lepiej. Też przede wszystkim jeździmy szybciej nowym silnikiem 13 na godzinę, a nie 10 jak na tamtym małym. Też one się dużo nie różnią od siebie, szczerze mówiąc. W sumie się różnią tylko metrażem pracy. Wyłączmy GPS-a. Przelecę tylko tak na szybko. Poprzecznik, żeby to jeszcze w miarę wyglądało. Ale myślę, że tutaj pierwsze zbiory trawy to zrobimy nawet zanim tutaj zdąży ta urosnąć. Tam już mieliśmy 30%. Dobra. To sobie tutaj zaparkuję. Takim miłym akcentem tutaj z siewnikiem na testach żegnam. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.